Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj żadnej paczki nie mieliśmy. Znaczy mieliśmy jedną, ale nie dole, co to jest ta paczka, to dosłownie minutę temu. To płacili za nią 64,90 z wysyłką oczywiście. 20 złotych wysyłka mi wniosła. Ale zaraz się dowiecie, co to jest. Nie ma to powiązania z retro, ale ma powiązanie ogólnie z grami. Jest to na nowszą konsolę obecnej generacji, czyli wiecie co mam w obecnej generacji Switcha, PS4 i Xbox One X, nie? Czy jak to woli, PlayStation 4 Pro. W końcu to jest na PlayStation 4, nie Pro, bo na Pro to twórca to będzie działać. To było premierowe dużo na PlayStation 4. Właściwie mam wszystkie gry oprócz tej na PSP z tej serii. I to, moi drodzy, jest folii nówka Killzone Shadowfall. Shadowfall folii. Nie wiem, czy to jest wersja polska czy angielska, nie interesuje mnie to. I to jest pierwsza gra na PlayStation 4, którą zamówiłem. Ktoś powie, dlaczego. Ja wam mówiłem, że ja PlayStation 4 zamierzam kupić. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Czy to nastąpi w grudniu, czy to nastąpi w wakacje, czy to nastąpi, nie wiem, w listopadzie, w październiku. Na pewno będzie to w miesiącach po lecie, czyli tak wrzesień, listopad, październik ewentualnie pod koniec, nie? Ale prawdopodobnie będzie to w listopadzie, ale wziąłem sobie tak, że kupując PlayStation 4 Pro, bo Pro, żadnej innej, nie będę zjadł na PlayStation 4 Pro. 900 zł już mam odłożone. Brakuje mi jeszcze 900, można powiedzieć. Czyli 3 miesiące jak dla mnie. Czyli można sobie stwierdzić czerwiec jeszcze, lipiec, sierpień i w sierpniu będę mógł już wziąć PlayStation 4 Pro. Ale tak sobie wziąłem pod uwagę, że miesięcznie jedną grę. Czyli teraz w czerwcu, pod koniec czerwca jedną, też to chyba będzie Mortal Kombat XL, potem pod koniec lipca jedną, pod koniec sierpnia jedną, to bym miał dwie w czerwcu, w lipcu, w sierpniu i we wrześniu. Miałbym 5 gier na start. Co chcę jeszcze wziąć? Chcę wziąć Mortal Kombat XL, Injustice 2, Need for Speed Rivals, mimo że to jest na PlayStation 3, a co na PlayStation 4 wyglądało o wiele lepiej. Need for Speed Rivals. To są 3. Injustice chyba 1, ale Ultimate Edition. A dokładnie Mortal Kombat to XL to jest z DLC wszystkimi, jakimi były. I najprawdopodobniej będzie to jeszcze The Last of Us Remaster. Bo chcę skończyć na PlayStation 3, na PlayStation 4 go też chciałbym skończyć. I pod koniec tego roku, w grudniu albo w listopadzie, The Last of Us 2 będę chciał wziąć. Tak, i ewentualnie go do War nowego. I być może FIFA albo coś, tam na dwóch, nie? Drugiego pada też dokupię. Dlatego między innymi chcę zatrzymać się już z tym retro, bo się zapchałem naprawdę. 88 tytułów na PlayStation 2, 53 na PlayStation 3. Nie mam już naprawdę, szafki są zawalone totalnie. Ja wam pokażę tą szafkę moją, kurczę. To jest w ogóle niepokój, przepraszam za burdę, ale posprzątanie musi być. Proszę bardzo. PlayStation 3, PlayStation 2 zajebane. Tutaj stoją tuby, tu było PlayStation 3 schowane, tutaj na razie jechałem. Zajebane grami. Proszę bardzo. Aż powiem tak, z tyłu kurwa, zajebane grami. No masakry się, nie? No czyli widzicie, szafka zajebana po brzegi. Nie ma praktycznie miejsca. Tutaj widzicie kurde, jeszcze kurde stoją kartony od klawiatury i innych rzeczy. Tutaj półka zajebana książkami, kurde, i płytami Blu-ray. Tutaj zajebane sprzętem. Wszystkim.
którego używam do cholery. Tutaj, zajebane grami po brzegi. Widzicie, kurde, jest ułożone, niektóre leżącą. Tam, kurde, z tyłu też są. Zajebane grami, kurde. Naprawdę, jest tego w pizdu, no. Aż powiem, szuflada, no, szuflada w szufladzie. W szufladzie, szuflada skarbów, kurwa, pewno kabli i pewno, kurwa, różnych innych przyłączek, nie przyłączek. Naprawdę, zdążyłem się już z tym wszystkim zapchać. Mam już naprawdę tego w pizdu i nie chcę brać to dalej zbierać. Kanał będzie istniał, będzie dużo tytułu do grania. I chętnie powiem, że był, no i, ale na tym mi zależy teraz najważniej, na tej konsoli. Znaczek PS4. I z folii ja tyle wyciągnę, nie będę odpadał na razie. Nie chcę odpalać tego. Niech leży w folii, dopiero będę miał frajdę. Jak kupię PlayStation 4, wtedy zrobię filmik. Zobaczycie mnie odpakowującego grę na PlayStation 4. Z folii wyciąganie ich i odpalanie. A będzie oddzielnie. Wyciąganie z folii, instalacja i potem będziecie oglądali, jak odpalam te gry. I wam powiem, czy one się podają. Do Killzona, kurde, ja nie mam żadnego, ale mówią niektórzy, że to jest słaba część. Ja tam nie wiem, grałem w to. Znaczy, ja powiem tak, że niektórym nie podobała się trójka. No, mi się trójka podobała. Niektórym nie podobała się dwójka. Mi się dwójka podobała. Niektórym jedynka się nie podobała. Mi się podobała jedynka. Ale powiem, że jedynki w czystej postaci na PlayStation 2 nie ukończyłem. Jedynkę ukończyłem jedynie w HD na PlayStation 3. Na PlayStation 2 nie skończyłem tego tytułu nigdy. Nie wiem, czemu tak jest. Nie wiem, nie potrafię wam powiedzieć czemu, ale... Mam jedynkę oczywiście na PlayStation 2. Bo to wstyd nie mieć, nie? Jako... Jakby mieć PlayStation 2 i być fanem FPS-ów, a nie mieć Killzona i Blacka, no to byłby grzech, nie? Tak się mówi. Mam Blacka i mam Killzona na PS2. Mam Killzona na PS3. Szkoda, że Blacka nie ma kontynuacji, bo chętnie bym zagrał. No, ale Killzone jest klasą samą sobie. To samą sobie to jest wyłącznie na PlayStation. Bo Black się okazał też na Xboxa i na Xboxa 360 chyba. Jakaś reedycja, czy może ta kompatybilna jest na Xboxa? Ta z Xboxa na Xboxa 360, nie wiem dokładnie. Miałem 360, miałem tylko oryginalnego Xboxa i Blacka na Xboxa nie miałem. Ta seria jest najlepsza. FPS, on jest że FPS-y są na klawiaturę bardziej, na myszkę, ale ten FPS, czyli na PS4, Killzone Shadowfall, jest wyłącznie napisany pod pada, jest dobrze zrobiony pad i wszystko jest ok, mi się podoba. Jest wyłącznie, ta gra, moim zdaniem, jest wyłącznie pod pada. Na klawiaturze bym sobie jej nie wyobrażał. Po prostu nie dałbym rady na klawiaturze ją zagrać, no, straciłaby swój urok, nie? Ale Call of Duty to wiadomo, nie? Można strzelać na padzie i na klawiaturze, ale najlepiej Killzone tylko podpada się sprawdza. Gdyby to wyszło na PC-ta, to wierzcie mi, że stracimy zaufanie do firmy Guerrilla, nie? No i to tyle chyba, co chcę powiedzieć na temat Killzone'a. No i tak zaczyna się moja przygoda z PlayStation 4. Powiem tak. Kanał jest prawie rok. W lipcu będzie rok. Udzielam się dłużej. Ale w lipcu był rok. I najprawdopodobniej we wrześniu, październiku kanał zostanie zamknięty. W tym sensie, że zawieszony zostanie na jakiś czas. Filmiki nie będą się ukazywały, będzie cisza i spokój. Może jedynie vlogi jakieś, gdzie będę podawał wam informacje na PlayStation 4.
co kupiłem, jak mi się w to grało i jak oceniam. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie.